zaczynają się truć. To jest teraz bardzo ważne, co Radek zrobił, bo w zasadzie Radek tutaj jest mamą naturą, no, dokładnie. I, która kontroluje długość dnia i nocy. To jest bardzo ważne. Tak, na przykład mnie na początku się odpala światło, że lepiej też ma antena, nie? Dla nich. Bo później już jak się zaczyna cała ta jamka, tak balicę, tą agresję, to wchodzimy teraz taki pół godziny, prawda? No, żeby się nikt widział jak najsłabiej, nie? A całą noc teraz mam włączone światło? Tak. Całą noc. Tak, bo całą noc już jest karmione ogólnie, nie? Już te pierwsze baseny schodzą z karmnika. Pokażemy może karmniki. Zobaczcie, następną fazą karmienia właśnie to są takie karmniki. Czyli na początku ta mikroartemia jest podawana. Weźmy może, popiszesz nawet tutaj. Tak, na początku mikroartemia, artemia trochę większa. Po czym tam około tygodnia po rozpoczęciu już dochodzi mikropasza z artemią, nie? I nasypujesz z góry paszę. Tak. Zademonstruj może to na tyle. Tu jest taki zależnik obrotowy. Wiem, co trzeba z automatu ustalać, ile karmień, czy ile godzin. I to się kręcą, to jest duża pasza, nie? Tak, to jest sterownik taki, nie? I tak dalej. Tutaj mamy opisany każdy czujnik. I tutaj mamy na niski poziom, błąd napędu, temperatura, termika, pompa druga i praca pompy numer 2. I to jest numer 2 zielona, jest rezerwowa. A oto w zasadzie serce sterujące tutaj. No dość ważną rzeczą jak dla ryby, czyli tlenem. To jest akurat taki post, który, na który mam, można powiedzieć, całą wylęgarnię na fali. Tu mamy obieg pierwszy, obieg drugi, obieg trzeci, czwarty, piąty i szósty. I teraz na przykład obieg drugi, to jest ten obieg, przy którym stoimy, czyli ten. I teraz o to chodzi. Poczekaj, od razu pokażemy. O co chodzi? Mamy sondę górną i sondę dolną. 2A to jest górna, 2B to jest dolna. I one są zamontowane tutaj, zobaczcie. A to się nie da to tu. Tak, tak. Co nam to daje? To jest wypływ, tak? Pokazuje nam wyjściową 8-9 mg nasycenie, temperaturę, powrót. No wiadomo, musi być mniejszy, no bo jest konsumpcja tlenu przez ryby. To jest czujnik poziomu wody, czyli spada, jest za niski górny zbiorników poziom, wyje, wysyła SMS-a i dzwoni. Ale o to, co tu jest największe, mam ogólnie taką dobrą fazą dla nas. Ustawiam sobie, ile chcę mieć na obiegu tlenu. No ustawiam sobie, że nie może spaść tlen poniżej 7 mg na wyjście. I teraz robi się większe zapotrzebowanie, mam podłączony czysty tlen z butli, spada do tych 7, no wiadomo, konsumpcja i tak dalej. I on daje strzały czystego tlenu, elektrozabór, że nie wali cały czas i ładuje cały czas tlen. Po to ma ładować cały czas tlen? Prąd, kurwa, wiesz, energia i tak dalej. Jak może tylko 5 razy strzelić, nie? Już będzie tyle, ile zostawiłeś. I to jest też, i w biurze mamy na komputerze, jest to połączone razem, że można zdalnie sobie z każdej części świata, tylko muszę mieć podłączony dostęp do internetu, tak, i mogę sobie wiesz, ogarnąć. Telefon może sterować? Tak. No. To jest oczywiście ile taka jest basenów? Basenów, tych jednometrowych to jest 40. Dwa obiegi po 20 basenów, jeden obieg po 8 basenów, duży do pojemności 3,5 metra do robienia już ciężkiego na rybku, tam z tyłu. Dwa obiegi wylęgarnicze po 15 słoi i jeden obieg dojrzewania. Wszystkie podłączone po to. To jest ogólnie najprostsza, taka najbardziej uboższa część pacyfika, ponieważ tu są
Można po to karmiki podłączyć, po to są pH, też dawkowanie kwasu, zasady, wiesz, sobie ustala, że pH ma być 7,5, masz w jednym zbiorniku kwas albo zasadę i on sam dawkuje, wiesz, żeby wyrównać ten. On daje te strzały, widzi jaka jest duża różnica, czy dziecka nie jest do końca podłączone, bo jeszcze powinna być też dawkowanie tlenu do dolnego zbiornika. Tylko że nas bardziej interesuje, żeby tutaj, bo w górnym, wiesz, wychodząca, no tak, nie? Ale jak są podłączone też na dolną sondę, to on wtedy wylicza jaka jest konstrukcja i jeszcze przez to dawkuje, wiesz, tlen, nie? Nie, ogólnie jest to naprawdę dobre, nie? Przede wszystkim dużo zaoszczędzi. Mając wytwornicę tlenu, my na przykład rezygnowaliśmy z wytwornicy tlenu, podłączamy przez to, że to mamy, zwykłe butle. Duże butle, wiesz, tak dalej, nie? No nawet ten, tak w środku ten, w sezonu woda ciepła 22 stopnie, duże obsady. A dlaczego nie wytworzyć? Termin 2000 co roku, nie? Ilość prądu, które żeby to nabiło, no to się dzieje na prądu. I się użyć steru. Tak, i karki, nie? Jeszcze cały czas, nie? Ile wody zużywa węgarnia? No, sporo. Trudno ci powiem, w metrach sześciennych ci nie powiem, no ale same napełnienie to jest około 100 metrów, nie? Wymiana grupowa, jak jest wszystko gra i tak dalej, to jest około 200%, nie? Podmiany wody do lewej. Jak jest wszystko dla stoczni i tak dalej, nie? Czyli sprzątamy nadmiar paszy niezjedzonej. Można powiedzieć, że dbamy po prostu o czystość ich mieszkanek. Bo to w momencie zaczyna pleśnieć, gnić, rozwój bakterii, grzybów na ten strasznie pogarszają się w moment warunki wody, nie? Amoniak zaczyna skakać i tak dalej, więc zbierasz osady po prostu. Tak. Do miseczki i jak to się ustanie tam w tej misce, to wybieram zaciągnięte rybki i z powrotem do basenu. I robisz to w zasadzie dwa razy dziennie? Dwa razy. Rano, tak. Rano po nocy i wieczorem. I z tej miski trzeba będzie przebrać potem. Tak, to się rybki. Teraz ładnie ustoi. Kilka rybek się widzę dostało, niedużo. Na pewno wrócą z powrotem do basenu. One tu się pojawiają, widzicie? I te rybki wrócą do basenu. Wcale nie dużo zostało. Wiesz, teraz jak dużo mnie zaciągnąłeś. Jak on już jest taki bystrzejszy, w takiej wielkości jest, to on już też ucieka przed tym odkurzaczem. Na początku, jak jest taki mały wylęk i tak dalej, no to jest, że niestety nie ucieka. Ale to nic nie robi, dzięki temu, że ładujemy to na miski, wszystko jest do odzyskania. Te strasznie rosną, już raz były rozrzedzane i już widzę na nowo po tygodniu, że będzie trzeba rozrzedzić. Tak, bo są tak duże, bo już się ciężko się czyścić i widzę dna przez ilość ryby. On od razu pływa? Tak. Szybciej niż szczupak, prawda? Szczupak nie potrafi pływać. Nie, pływa, się szczupak ma, że się przypina, nie? Tym broczołem cementowym i tam sobie przygotowywuje. Czeka, aż mu płetwy urosną. Tak. Sala do drazy. Dobra. Kilka larw widać się dostało.
i radzi to z powrotem włoży do basenu. 23. Radziu. Prawie koniec. Wybiera teraz larwy. Nie, na tym etapie wyciągam ten cały syp ściągnięty. Zanieczyszczenia. Tak, tak, z basenu. Aha, i zostawiasz larwy w basenie. Przelewam sobie miskę. Tak, przelewam sobie miskę. Słusznie, z powrotem. Oczywiście, nie? Przepraszam. No, jeszcze lepsze rozwiązanie. To też jest uzależnione, jakie są wielkości, bo w tej chwili one idą do góry i mogę sobie ściągać syp. Później jest, że wyłapuję same larwy, trochę większe, a jeszcze później jest etap, jak się chowają w tym niestety gnoju, więc wtedy jest najwięcej roboty, żeby je wyłapać, nie? Ale też tym większe... To jest uzależnione od wielkości. Ich zachowania, ale później też tym późniejsze... Czyli im większe, tym więcej pływają, rozumiem. Tak, a i też jest coraz mniej po każdym czyszczeniu ich w miskę, z tego względu, że uciekają przed tym odkurzaczem, którym sprzątam. Aha. W tej chwili są jeszcze takie, że po prostu że jeszcze się zasycają. Najwięcej zasyca się wylęgu, bo on jeszcze nie jest nauczony, że się czegokolwiek boi, nie? I tak dalej. No te już reagują na to, że jakieś tam miotła im lata po basenie, to od tego uciekają, nie? I to zlewam sobie, już to wyrzucam. I następny. Zobaczcie, osad już się osadził, na dnie. Systemem grawitacyjnym podnosimy osad. I w ten sposób ratujemy ile? No tutaj to jest 100 sztuk. To 100 jest, nie? I tak położna Radosława na etacie. No niestety, to trzeba wszystko zrobić, żeby efekt końcowy był zadowalający. No w sandaczach nie ma tak, że możesz dzień pozwolić sobie na nieuwagę. Od ilu jesteś na nockach? Od 15 marca. Znaczy na dobach. Na dobach? Na dobach bym powiedział, bo mieszkam już na wylęgarni, wiesz. Teoretycznie wyczyścimy to i jeszcze tylko zdezynfekowanie tutaj wszystkich chodników i tak dalej, to już jest karszerem zrobimy i tak dalej. I można powiedzieć, że poza tym, że trzeba w nocy dzisiaj kilka razy wstać do tarlaków, to można powiedzieć, że jest fajra taki, nie? Niesamowite. My po 500 km i cały czas też na nogach, żeby wam pokazać, jaki to jest proces. Jaka sandacz, praca przy wylęgarnictwie. Sandacz jest strasznie pracochłonnym gatunkiem, jeżeli chodzi o taki podkurz, wylęgarnictwo i tak dalej, nie? To nie jest tam, teoretycznie no dużo gatunków ryb robiłem, to przy tym jest najwięcej pracy, takiej ciągłej. To nie jest, że sobie pływają w basenach, karmię i zapominam, nie? Nie, nie. Tu przegapisz basenik, tutaj nie przesortujesz, nie zauważysz, że już jest jakiś lider. Osadu nie zbierzesz, nie nakarmisz. Tak. Nie dostosujesz pokarmu do wielkości wylęgu. Dokładnie. Tlen ci padnie, woda ci padnie, temperatura. No jutro z rana, bo każdy poranek do dnia, że badamy azot w wodzie. Na jakim jest poziomie i też trzeba na to reagować dość szybko, nie? Bo jeszcze złoża biologiczne nie są do końca wypracowane, później jest trochę większy spokój, ale też od takiego laboratorium zaczynamy dzień teoretycznie, nie?
Dlatego zostajemy z Radziem tutaj jako pomocnicy i wszystko wam postaramy się omówić i przedstawić. Ile dało? Prawie 200 gram, 200 tysięcy ziaren, nie? Prawie 200 gram. Śledczego szukasz? Przyszedł czas sprawdzenia samiczki w zasadzie na nasz wyjazd tutaj dwudniowy. No i na koniec się okazało, że druga samiczka dojrzała, która już miała fazę numer 6. Przygotowywane są teraz samce, z samcami nie ma problemu. I będziemy zaplemniać i zakładniać. Jesteśmy w biurze i Radziu pobrał... Dalej bawimy się z strzykawkami. Dalej bawimy się z strzykawkami, dokładnie. Radziu pobrał wodę z obiegu. Tak, z obiegu numer 2. Będziemy badać ilość azotu. Azotynów i wyliczymy sobie toksyczny amoniak. To jest bardzo istotne, to trzeba codziennie, maksymalnie co drugi dzień sprawdzać, z tego względu, że jak się to przegapi, to już na trzeci dzień już można spuszczać obiekt, nie? Jak to potrafi podskoczyć. Więc to trzeba niestety monitorować. Najpierw włączymy sobie tutaj azotynę K. Wkładamy próbkę kontrolną. No, to jest bardzo ważny moment, taki, który może kamerę wyłącz. Nie w tym dziurze. Tak, wrzuciliśmy oprzynnik i teraz mamy 5 minut. O. Tłumacz, co robisz. Tutaj teraz, tutaj mi się bada azotyny, które będą, a teraz tutaj przygotowujemy próbkę do badania amoniaku. Jaki to odczynnik? Oj, to trudno powiedzieć, to jest tajemnica firmy, w każdym razie zawsze są 3. A ja, jakbym wiedział, jaki to bym miał dużo pieniążków w kieszeni zaoszczędzone, wiesz? Czyli postępujesz zgodnie z instrukcją. Tak, tak, tak. No, tutaj niestety się nie da nic zmienić, bo inny wynik mi po prostu wyjdzie. A to jest naprawdę przy tej temperaturze, co mamy już 21, to naprawdę trzeba już to dość mocno monitorować. Tutaj na straty mamy niskie pH, a pH ma strasznie duży wpływ na toksyczność amoniaku. Więc tutaj mamy z tym, że mamy te około 7,2-7,5 maksymalnie, ale też już przy 22-23 już amoniak już nie jest 3 miejsca po przecinku, tylko się robi 1,2, nie? Czyli delikatną zasadkę właśnie, obojętne. No, o. No mamy 5 minut, później mamy 7 minut do badania. Z kranu też wam płynie dobra woda. Tak, tak. No nic, bo na kranu waleci, czy nie uzdatniacie przy stacji? Nic. I najlepsze jest to, że wodociągi tutaj mają zgłębinówkę na 30 metrach chyba.
i mają rewelację, nie? A my mamy tutaj na 50 i mamy 9 amoniaków. Jeszcze czekamy na kolejny wynik badań. W międzyczasie może jeszcze radził, zadam Ci takie pytanie. Widzieliśmy na filmie wszystkie procesy, tak? Od przyjęcia ryby, poprzez przygotowanie, w ogóle do pobrania samych gamet, przez hormony, przez wszystkie jakby procesy do poboru ikry, zapłodnienie, słój. Wiemy już o wodzie, o natlenianiu, ale pewnie są takie sytuacje, gdzie albo takie rzeczy już być może oczywiste, nawet o tym nikt nie mówi, które sprawdziłeś na dokładnie swoim doświadczeniu. Nazwijmy to tak, jakbyś nam podzielił się takim jakimś tajnikiem, asem trochę z rękawa, jeżeli chodzi o jakiś czynnik, który sprawdziłeś, że ma potężne znaczenie w lęgarni. Na pewno światło. Światło. Tak, na pewno światło. Moment, kiedy to światło zmieniamy z dużego natężenia już na półmrok, żeby wyczuć ten moment, kiedy na początku, wiadomo, przy wyręgu on musi widzieć tą artemię, więc musi być to światło, ale później z czasem, tym większe trzeba robić już, to światło trzeba unikać, nie? Ze względu na to, żeby już tak siebie nie widział, on i tak już widzi, no jakby nie patrzy, ten drapieżnik, który w mętnych wodach ogólnie poluje, tak dalej, wszystko widzi. A tutaj już się sprawdziło rok temu, że na jednym obiegu miałem bardziej oświetlony, na jeden basen padało światło przez dłuższy okres doby i tam się zaczął nagle ciąć. Wszystko było super tam do 4-5 tygodnia, już nie pamiętam. I nagle tam, gdzie było najlepiej jadł i tak dalej, no to ogólnie nadal jadł najlepiej, tylko że już się kolegów. Tak. To jest na przykład istotne. Też barwa światła na pewno wyszła jakaś. Tak? Są jakieś badania zagraniczne na temat właśnie koloru. Tam jedni tam mówią, że czerwony przez pewien okres ten. Na zachodzie na przykład jest tylko jedna lampka się pali. Już jak już są takie ryby, mamy 5-gramowe, to się pali jedna lampka na całą halę, nie? Karmiki, karmiko sprawdzamy. 0,30. To nawet jest półmrok, prawie ciemno, co? Tak, tak. Z latarkami chodzą. Obsługa, wiesz, jak czyszczą i tak dalej, chodzą z latarkami, nie? No. 0,35. I teraz sobie wyliczymy z tego amoniak. Tabela mam 21. 1,33, czyli 0,3, 2,5 razy. No na spokojnie, mamy ten toksyczny amoniak 0,04, jest bardzo dobrze. Sobie później wpiszemy to w normalne kajeci 0,04, dobra? 0,04 to jest git, tak? Luz, to gdzieś mamy jakieś... Właśnie tak się patrzę na tabelę, co nam zostawiłeś. Tak, to jest wszystko gra, ale tutaj sobie znalazłem ten szkudlarka właśnie, zresztą okoń 0,5 mg jest, wiesz, taka tragedia, tu już chodziło o sam amoniak, nie? To są stężenia jakie, to są letalne takie? No to już jest w kapeluniu taka, nie? Można powiedzieć. Wiadomo, że oczywiście jak będziesz miał taki graniczny, cokolwiek, czy azotyny, czy amoniak, czy dłuższy, czy to ten wpływ chroniczny też ma później negatywny, się odbija. Że jednorazowe strzały są tam, wiesz, ryba się jeszcze z tego wyjdzie, ale na przykład masz tam przez tydzień, przez dwa takie już... no, niby bezpieczne, ale już bliskie bycia niebezpiecznym i tak zwany ten długotrwały, chroniczny wpływ na to, nagle się okazuje, że jednak ryba nie daje rady dojść do siebie. Nie? No dlatego trzeba co te dwa dni trzeba sprawdzać, nie? Że wiesz, dzisiaj sprawdzaliśmy, jutro podskoczy, pojutrze sprawdzę, jest, no to odstawiam paszę, wyłączam karmiki i robię dolewkę, nie? I sól. I soli. I sól, nie? No sól to... Tak, no lubi sól ogólnie, nie? Dezynfekcja czy... No co tam jeszcze... I wróćmy jeszcze, ja bym chciał jeszcze wrócić do jakby tego światła, bo... I jakie to ma znaczenie, bo z jednej strony chcemy, żeby sandacz zaczął widzieć artemię, żeby ona się jakby odbijała na przykład na białym tle, prawda, żeby mógł ją zaatakować, a z drugiej strony musimy zwracać uwagę, że zaraz ten sam sandacz będzie właśnie widział swojego brata czy siorę,
którą tak samo będzie jeszcze w większym tempie jakby wycinał, tak? To gdzie jest w takim razie ten złoty środek, który gdzieś sprawdziłeś? Na pewno kolor basenów. Już ma sprawdzone jest u nas, ma wpływ. Kolor basenów. Kolor basenów, tak. Ale też ma też znaczenie ilość wody dopływającej do basenu, ilość skierowanego strumienia do basenu. Tak, na przykład przy szczupaku to ma diametralne znaczenie, żeby na przykład, czy ma mocno kręcić wodą, czy ma delikatnie tylko kręcić wodą. Przy szczupaku na przykład mocno ogranicza się kanibalizm, z tym, że strasznie na gęsto się go ładuje, nie? On jest teoretycznie, nie widzi siebie, on ten... Tak samo jak u trofeusów. Czym nie, więcej, ładuje, tym się agresja rozprasza. Tak. Ale tutaj straszna, jest straszny instynkt, nie? I teoretycznie myślę, że no, pozbyć się instynktu u drapieżnika się nie pozbędziemy. Możemy go tylko minimalizować, nie? A to, kiedy jakiś tam złoty środek ktoś wynajdzie, to myślę, że jeszcze kupę czasu minie. Bo troszeczkę dopiero świat na ten temat przy tych naszych rybach, okoń, sandacz, to się dopiero zaczęło 10-15 lat temu, wszędzie. A jeżeli ktoś znajdzie, tak, jeżeli ktoś znajdzie złoty środek, to myślę, że na pewno się szybko tym nie podzieli, nie? Ale mówiłeś, mimo że to zdradzimy, o różnicy między na przykład energooszczędnymi żarówkami, a takim zwykłym światłem. Tak, to u nas było sprawdzone. Na przykładzie większego sandacza chcieliśmy sobie przyoszczędzić, bo całą noc się pali światło i tak dalej, no to zamontujemy LED-owe światło. Po dwóch dniach palenia tego światła prawie wszystkie sandacze, w tym najbliższym w ogóle basenie, gdzie były, ten nie miał oczu. No to jest zielone oczy. No i się okazało to, jak człowiek tam w końcu zdarzał przy zapalonym tym światełczemu. One po prostu wszystkie oczy przy sandacza strasznie świecą, a przy tym lampie LED-owej o tej barwie po prostu jakby choinkę ktoś odpalił w basenie. I one waliły. To znaczy tak obstawiam, że to było przyczyną, nie? Bo wyłączyliśmy lampę, włączyliśmy tylko światełkę i jak ręko odjął, koniec już tam. Nie żarłeś. Znaczy objały oczy, nie? Zaczął się problem inny, bo nie zaczął się z ogonami, więc. Kupa jeszcze, swoje trzeba zakopać, żeby się czegoś nauczyć, nie? Tak. Stare pstrągarskie powiedzonko po prostu. Twój tonaż musisz zakopać, żeby się nauczyć. On jeszcze to wszystko, te skrzelanie są rozbudowane tak dobrze i tak dalej, wiesz, a tutaj jednak ta różnica stężeń jest łatwiejsza do pokonania, nie? Mm-hmm. Jak tą sól ładujesz, nie? I też możliwe dlatego w słonej wodzie, bo w słonej wodzie znacznie lepiej, szybciej rosną ryby. Słodkowodne, jak posolić. I to możliwe, że jest to też przyczyna to, że ta wymiana jest łatwiejsza, przez to, że jest mniejszy nakład energetyczny, po prostu nie traci na to wszystko, wiesz, energii, nie? To ostatnio właśnie to był Piotrek Gomułka, to ciekawe rzeczy opowiadał o tym, nie? Że ma taką teorię, chce to sprawdzić jeszcze, nie? Ale miało to sens, jak opowiadał ogólnie, nie? Wiesz, że ta sól, nie dość, że na tą metkę hemoglobinem jest, ma wiesz, dobry wpływ, że tak. Ten, to jeszcze właśnie, no bo rzeczywiście ten Kwiatek chyba robił badania na karasie pospolitym, na helu, to mówi, że ogień na dachu, w słonej wodzie, co się dzieje z karasiem, jak rośnie, nie? Coś dzieje, nie, to nie solanka do tego, nie, wiesz, do wędzarni, no, ale... No tam na 1% czy tam tak. Ale to na razie ktoś to bada, czy to na razie jest tylko teoria? To znaczy, no, to już jest na pewno potwierdzone, że na słonej wodzie, żeby... Że karaś już ktoś zrobił to potwierdzone. Nie, i że ogólnie ryba szybciej słodkowodna rośnie, nie? Aha. Mamy na obiegu drugim NO2 0,226. To jest, jak ktoś mówi, na spokojnie, na relaksie. To wyciągamy, sadzamy tu za czysto. A co było toksyczne? NO2 czy NO3? NH3. NH3. NH3 to już jest ten. To już jest amoniak, nie? Ten toksyczny. Bo od, Ale forma azotyny czy NO2 czy NO3 było? NO2 azotyny. I później Nie, azotyny. My badamy azotyny. Azotany nas nie interesują. Muszą być toksyczne, tak? Tak. I no. Potężne musiałby, wiesz, musiałbyś kompletnie nie dolewać wody, żeby to ci się nagromadziło, tak. Nie?
Teraz mamy 7 minut. No 3 to jest końcowy proces. Tak, tak. Czego? Procesu? Nitryfikacji. Nitryfikacji. Tak. To NO3 to jest potrzebne właśnie przy hydroponikach i tak dalej, nie? A, no. Wiem, że tam słyszałeś, nie? Chyba zapominałem przez rok, jak tego wiesz, nie używałem. No nie, się śmieję, bo wczoraj opowiadałeś przecież o hydroponikach. A, no tak, tak. Korzenie tutaj. Mamy 7 będziemy minut. Czekali teraz 7 minut na kolejny wynik. No. Teraz badamy co? Amoniak. Znaczy, amoniak, okay. Teraz liczymy dokładnie NH4. To jest, ale możemy mówić, nazywać to już amoniakiem. NH4. Zobaczymy. I z tabeli teraz sobie wyliczymy po prostu, ile tego jest. Ale myślę, że co, ile badasz wodę? Co drugi dzień. Co drugi na dzień. Na chwilę obecną co drugi dzień, tak profilaktycznie, raczej tutaj nie będzie szału, bo to obciążenie złóż nie jest jeszcze mocne. Jest. Idzie ta artemia, tej ryby też nie jest za wiele. Tak przy 15 basenach wylęgu to lat skacze strasznie. Co byś powiedział zatem o do wędkarzy albo do osób, które się interesują jakby przyrodą, środowiskiem wodnym? Jaki wpływ ma dana populacja ryb w zbiorniku, który oczywiście ma tyle pokarmu, żeby przyjął tą rybę, bo to nie jest tak, jakby się niektórym wydawało, że napuścimy bardzo dużo ryby, będziemy się cieszyć, one muszą mieć co zjeść. Oczywiście. Wytworzone przez natury pokarm. Muszą mieć czym oddychać, muszą mieć co zjeść. I niestety też mnóstwo wpływają na już odczyny wody, tak? Samoistnienie, że tak się wyrażę. Oczywiście, ryby wydalają, normalnie załatwiają się, przecież to jest normalny... Jeżeli dołożymy do tego zanęty... No to tragedia się robi wtedy. Ilość azotu, fosforanu, bo zanęty głównie to jest azot i fosfor, który absolutnie nie pomaga naszym wodom, tym bardziej jeszcze jakimś płytkim zbiornikom i tak dalej. Teraz jest, no teraz wchodzą te zanęty, już tam, że dużo ludzi używa mineralnych, tylko tam glina i innych tam bentonitów, no jest to jakiś tam plus. Ale sam kiedyś, jak jeszcze startowałem w zawodach, to było takie jezioro konkursowe u mnie w województwie, na którym były od maja do września, sobota, niedziela, co tydzień zawody. Wszystkie koła, bo to było takie, wiesz, mniej więcej równe na całym brzegu, wszystkie stanowiska równe i tam wszystkie koła i z okręgu, ze Storyńskiego miały przez te kilka miesięcy co weekend zawody. Słuchajcie, na kiju 8-metrowym jako dzieciak miałem spawik pod samą szczytówką, bo było tak na 8 metrów daleko, to było gdzieś jakieś 7,5 metra głęboko. To jak kończyłem swoją karierę sportową po 7 czy tam 8 latach, to było 4. Przez zanęty tak się wypuciło. A kolega Nurek, który tam pływał, to 3,5 mówi, pół metra? Tak. Przez ile lat? Niecałe 10. Ale to łatwo obliczyć. Kiedyś było 5 kilo, mogłeś mieć suche zanęty na zawodach. I teraz wiesz, masz 30 tam zawodników, powiedzmy, nie? Którzy wrzucają dwie tury, no to, czyli każdy wrzuca 10 kilo, tak, 10 kilo, sobota razy 40 i to samo, następnego dnia też jest inne koło przyjeżdżało i jest to samo, nie? No to tam, no tamten kolega, który nurkuje, to mówi, że tam ma strach, jest kuźwa wpłynąć, nie? Jest po prostu taka, i to, bo to nie jest twarde, tylko to jest taka warstwa muł, nie? Wiesz, takiego zero życia na pewno, nie? No bo tam jest, wiesz, nie ma tlenu. Tak. No na bank, nie? Tak zostało zniszczone jezioro przez zanęty. A co się stało z ichtiofauną? Przeżyła jakoś, dała tam radę? Tak, to znaczy przeniosła się na drugi brzeg, do którego nie ma dostępu. I jest normalny, porośnięty roślinnością, też jest taki, no taki jak kiedyś było ten brzeg zawodniczy, nie? To tamtym został, bo tam nie ma dostępu. Tam są pola, wiesz, to nie ma jak dojechać, więc tam się nie organizuje zawodu.
ale jednak nie dojrzała, czy już po tamę? Nie ma co jej trzymać, jeżeli jest taka duża samica, to ona jest być może z tych głębinowych, ona jeszcze potrzebuje troszeczkę czasu. Dlatego nie ma co ją nawet przyśmiewać, żeby dojrzało wstawać.